teraz przejdziemy do tego, kto wymordował Polaków. Dlaczego w ogóle doszło? No muszę zacząć od tych barw, które Państwo już znacie z Majdanu. Dlaczego ja protestuję, kiedy są euforia, że Majdan to jest solidarność i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, że część uczestników odwołuje się do tej tradycji, która jest niesłychanie wroga Polaków. To jest tradycja OUN, Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Ona powstała w okresie międzywojennym. Przybrała te barwy, one są bardzo wymowne. Czerwona to jest krew, czarna ziemia. I OUN, wzorując się na faszystach niemieckich, dążył do zdobycia, do uzyskania wolnego państwa drogą przemocy, którą my dzisiaj byśmy określili jako terroryzm. Głównym ideologiem tej organizacji był Dmytro Donto, to jest jego podobizna, prawnik, który wykształcił się we Lwowie, Ukrainiec, który w swojej piśmie, w swojej książce Nacjonalizm zawarł taką tezę, żeby powstała samostyjna Ukraina, trzeba stosować twórczy teren wobec kogo? Cudzeńców, czyli obcoplemieńców, a więc każdy, kto nie jest Ukraińcem, no mówmy szczerze, bez ogródek był przeznaczony na zabicie. I również wobec tych Ukraińców, co nie popierają nacjonalizmu ukraińskiego. Czyli to była organizacja, która nawet uderzała we własny naród. To były początkowo tylko teorie, ale tak jak Hitler napisał Mein Kampf, zresztą Dmytro Donto wzorował się na tej książce, to była teoria, a później do tego weszła praktyka. Przywódcą jedną z dwóch frakcji OUN był Stepan Bandera. Tu jest jego podobizna współczesna, kult Bandery, tu pisze Gieroj Ukrainy, narodowy bohater Ukrainy, czerwono-czarne flagi, więc nie ma cienia wątpliwości, do jakiej ideologii się odwoływał. I był to syn księdza grecko-katolickiego, wychowany w takiej nienawiści do Polaków. Skończył polskie gimnazjum, polską politechnikę, ale nie podjął żadnej pracy, wstępując w szeregi konspiracyjne, dowodził tą jedną z dwóch najbardziej, bardzo krwawych frakcji, która od samego początku przyjęła sobie za cel walczyć z Polakami. W okresie międzywojennym stosowali oni przemoc w postaci zamachu, najgłośniejszy zamach na ministra spraw wewnętrznych Bronisława Pierackiego, ale także na posła Tadeusza Hołówkę i także zabijano tych Ukraińców, którzy chcieli zgody z Polakami. Później podpalenia, napady na bank, podkładanie bomb, nawet był nieudany zamach na Józefa Piłsudskiego. Ruch ten zaczął od nazwiska Bandery przyjmować swoje określenie banderowcy. Moja babcia świętej pamięci, która pamiętała te napady, zawsze mówiła, że Bandery ich napadły. No, używała takiego specyficznego dialektu wschodniego i mówiła Bandery napadły, Bandery nas zabiły, czyli to był banderowiec synonim napastnika. Drugi zbrodniarz, Roman Szuchewicz, który też był wykształcony w Polsce, oni zresztą wszyscy byli obywatelami polskimi, Polska dała im możliwość wykształcenia się na swoją zgubę i on poszedł na pełną współpracę z Hitlerem. Zresztą w okresie międzywojennym banderowcy współpracowali z wywiadem niemieckim Abwera, który dawał im pieniądze, broń i szkolił. I później przeszedł na żołd i w końcu doszło do utworzenia UPA, Ukraińskiej Powstańczej Armii, która wymordowała Wołyń i inne okolice. Więc ta cała trójka, Dmytro Donto, Bandera i Roman Szuchewicz, to są ci, którzy stworzyli te fundamenty tego ruchu agresywnego, terrorystycznego, wymierzonego w Polaków i w Żydów. Wybuchła wojna światowa. Wiemy, pakt Ribbentrop-Mołotow, Polska została podzielona na pół. Bandera z Romanem Szuchewiczem uciekli do Krakowa, mojego rodzinnego miasta, pod opiekę Hansa Franka, generalnego gubernatora,
i zaoferowali swoje usługi. Oczywiście Niemcom to było bardzo na rękę, że mają takich sojuszników. Utworzono dwa bataliony złożone z Ukraińców, Nachtigal i Roland. I w 1941 roku, to jest oryginalne zdjęcie, jak uderzyli Niemcy na Związek Radziecki, to do Lwowa, widzimy to na zdjęciu, weszli właśnie oddziały ukraińskie na żołdzie niemieckim. Były one triumfalnie witane przez miejscowych Ukraińców, bo uważali, że Hitler da im władzę, że stworzy armię, że będzie rząd ukraiński. No tu widzimy zdjęcie ze swastyką Heil Hitler. No to sława Ukrainie, sława herojom, to jest określenie banderowskie, które zostało później, obecnie jest na Majdanie używane jako popularne. W kogo uderzyli w pierwszej kolejności banderowcy? Żydów. Dlatego, że w tych miastach, jak i we Lwowie samym, było bardzo dużo Żydów. I w lipcu 1941 roku dokonano straszliwych mordów na Żydach. Tu mam zdjęcia oryginalne też z Muzeum Żydowskiego w Nowym Jorku, przedstawiające tych aktywistów OUN-u, którzy wyciągali swoich żydowskich sąsiadów, wywlekali ich, tu po prawej stronie widzimy żołnierza ukraińskiego w mundurze niemieckim. I kilka tysięcy, od 7 do 8 zamordowano w pierwszych dniach, a później Ukraińcy wzięli czynny udział w Holokauście, mordując Żydów, strzelając do nich, powstała policja pomocnicza ukraińska, która robiła łapanki, wysyłała do obozów koncentracyjnych albo sama mordowała. Jeżeli ktoś oglądał film Agnieszki Holland w ciemności, to widzi tam, jest ten fragment o tej policji ukraińskiej. To tak samo zdjęć z łapanek. Żydzi oczywiście się tego nie spodziewali, bo nie zdawali sobie sprawy, że ich żydowscy sąsiedzi, miasto było wymieszane, wszyscy się znali, że będą się dopuszczali takich rzeczy. Przyszedł rok 43, więc do 42 włącznie to były mordy dokonywane na Żydów. W 43 powstały dwie formacje, znowu złożone z Ukrainy. Pierwsza z nich to jest SS Galicji. Ja to pokazuję również dlatego, że dwa dni temu, nie, dzisiaj mamy co, poniedziałek, przepraszam, mi się pomyliło, wczoraj, w niedzielę, bo ja mam to na internecie, jak ktoś otworzy stronę isakowicz.pl, wczoraj we Lwowie, w tym kochanym Lwowie, Swoboda, partia, która weszła do obecnego rządu Arsenija Jaceniuka, zebrało się 1500 młodych ludzi, którzy szli ulicami Lwowa, jest tam cały film na tej mojej stronie, gdzie krzyczeli sława Ukrainie, herojom sława, sława SS Galicji. I dlaczego? Bo to jest rocznica powołania SS Galicji. Więc w Niemczech, gdyby ktoś szedł i krzyczał sława SS czy Gestapo, oczywiście nie tylko żeby zapłacił grzywnę, ale poszedłby do więzienia. Niemcy na to nie pozwolą. Natomiast wczoraj, tuż za naszą granicą, taka defilada się odbyła. A to jest zdjęcie z 1943 roku, tworzenie tej formacji złożonej z Ukraińców, bo tu trzeba powiedzieć, że Hitler, kiedy przegrał pod Stalingradem, zaczął szukać mięsa armatniego, więc dopuszczał Słowian, w Sanoku, a więc miasto polskie obecne. Zgłosiło się w ogóle na naszych terenach dawnych Polski 80 tysięcy młodych ludzi, to jest bardzo dużo, samych Ukraińców. Niemcy byli tak zaskoczeni tą ilością Ukraińców, to jest wyjazd Niemców właśnie pod Sanokiem, werbunek do SS, że utworzyli nie tylko SS Galicjen, ale utworzyli też pułki policyjne SS, które były przeznaczone do mordów właśnie na polskich wioskach, to zaraz pokażę te miejsca. Ten sukces werbunku był spowodowany tym, że cerkiew grecko-katolicka poparła ten werbunek i Hitlera. Tu trzeba powiedzieć, że była różnica w postawie między prawosławnymi a grekokatolikami. Wynikało to z tego, że grekokatolicy
ich arcybiskup Andrzej Szeptycki, syn wnuk Aleksandra Fredry, polskiego pisarza, ewidentnie poparł właśnie ten nacjonalizm, oddelegowywał księży i dzięki temu większość ludzi w to wierzyła. Tu widzimy wizytę Heinricha Himmlera. To jest ten człowieczek niższy wzrostem. Niepozorny, ale zbrodniarz numer dwa, jeżeli chodzi o II wojnę światową. Obok niego Hans Frank, przywódcy, znaczy dygnitarze niemieccy, także przedstawiciele władz ukraińskich i tutaj ci poborowi z herbami Lwowa, swastyki, przygotowanie do wielkiej parady poborowej. Ta parada rozpoczęła się od mszy świętej grecko-katolickiej, odprawianej właśnie za zgodą arcybiskupa Andrzeja Szeptyckiego. No zdjęcie dzisiaj szokuje jednak, że krzyż grecko-katolicki, a obok swastyki znaki runiczne SS, to jest biskup, który przemawia. No, gdyby nie to zaangażowanie się cerkwi, to myślę, że całkiem inaczej też był ten werbunek. Dlaczego trzeba pójść na ochotnika? Jaka była różnica między Wehrmachtem a SS? Gdy do Wehrmachtu wsielano w siłą, jeżeli dany teren znalazł się w generalnej gubernii, to wszyscy musieli iść. Do Wehrmachtu, do SS trzeba było się dobrowolnie zapisać, tak do Legii Cudzoziemskiej, wyrazić deklarację. To jest parada też już właśnie, to jest trybuna honorowa, opera lwowska we Lwowie. Także arcybiskup Przemyśla grecko-katolicki Kocyłowski, który przemawia do tych poborowych i zachęca do walki z bolszewikami pod sztandarami Hitlera. To jest SS Galicja, czyli mundurowi na żołdzie Hitlera. Oprócz tego powstała ukraińska powstańcza armia, która już była formacją partyzantką, która w tym samym 1943 roku nie poszła walczyć na front, tylko wzięła się za generalną rozprawę z Polakami. To jest, widzimy fragment, to jest mapa województwa wołyńskiego. Tutaj na tej mniejszej widzimy województwo tarnopolskie, stanisławowskie, lwowskie, także część lubelskiego. Dlaczego z Polakami? Bo Żydów już nie było. Żydów wymordowano w tym czasie. A od początku 1943 roku, od lutego, zaczęły się słynne czerwone noce, czyli napady w nocy na wsi. I na Wołyniu praktycznie Polaków wyrżnięto. Te czerwone kropki, które tutaj widzimy i liczby, które są podawane, to są wsie, które zostały zniszczone, spalone, zrównane z ziemią i ludność polska wymordowana. Oprócz tego były wsie mieszane, więc też ludzi mordowano. Mordowano pojedyncze osoby z rodzin mieszanych. Więc to nie tylko te czerwone kropki, ale de facto większość Wołynia przez cały 1943 rok została wymordowana. Tu mamy zdjęcie zrobione przez Niemców, wymordowanie wsi Lipniki na Wołyniu. Ona jest o tyle ciekawa, że tutaj urodził się polski kosmonauta Mirosław Hermaszewski, który w chwili napady miał 1,5 roku. Matka zdążyła go chwycić, wyskoczyła z płonącego domu. Banderowiec strzelił do matki, ale matka się uratowała, a ojca zabił. Niemcy bardzo często przyjeżdżali, fotografowali i tyle, bo im mordowanie Polaków było po prostu na rękę. Banderowcy mieli cichą zgodę na tego typu działania. To jest wymordowanie pasażerów z pociągu, który jechał do Tomaszowa Lubelskiego, Lubelszczyzna, bo również na obecnych terenach Polski, po tej stronie rzeki Bug, w 1944 dokonywano mordów na Polaków. To są dzieci polskie, te obrażenia pokazują, to są dzieci nadziewane na sztachety. Na czym polega ludobójstwo? Na tym, że się morduje wszystkich, nie ma po prostu litości, mężczyzna, kobieta, wiek, młodszy, starszy czy tak dalej. To jest ludobójstwo, które ma zrównać z ziemią również materialne elementy tej kultury, czyli burzono przede wszystkim kościoły, szkoły,
różne nawet sady zasadzone przez Polaków, wyrywano z drzewa z korzeniami, żeby nie było śladów po Polakach. Tak samo kolejnął się Wojsko Tarnopolskie, bo w 1944 roku Sotnie UPA z Wołynia uderzyły na południe i na zachód, czyli na tereny Lubelszczyzny, obecnego Podkarpacia i Małopolski Wschodniej. Apogeum ludobójstwa była niedziela 11 lipca, krwawa niedziela, tak przeszła do historii. Banderowcy już nie w nocy, ale w dzień postanowili, już się tak czuli pewni, zaatakować Polaków i wybrano niedzielę, bo wiedziano, że Polacy pójdą do kościoła. I w tą niedzielę zaatakowano 100 kaplic, kościołów. Drewniane bardzo łatwo podpalano, mordowano tych ludzi. Murowane niektóre się obroniły. To jest kościół w Kisielinie na Wołyniu. Tutaj urodził się i mieszkał ojciec polskiego kompozytora Krzesimira Dębskiego, Władysław Dębski, który był ciężko ranny właśnie w czasie tego napadu, ocalał. Ale nawet jak były murowane kościoły, to nie udało się obronić. Zresztą te kościoły w ogóle są nieremontowane. To jest świadomym działaniem ze strony władz ukraińskich, żeby one się same rozpadły. Zamordowano bardzo wielu księży. Tak w krwawą niedzielę, jak i w następną. Ksiądz Dobrzanowski, zarąbany siekierą przy ołtarzu w czasie mszy świętej, zginęło około 160 duchownych. Księży, zakonników, sióstr zakonnych, kleryków. Do dzisiaj niektórych grobów nie ma. Niektórzy zostali w sposób okrutny zamordowani. Dzisiaj na mojej stronie isakowicz.pl jest także o księdzu Ludwiku Wrodarczyku, który został przecięty piłą na pół i jest kandydatem na ołtarze. To jest jedyny proces beatyfikacyjny, jaki prowadzi Kościół. O, tu jest ksiądz Ludwik Wrodarczyk, ten po lewej stronie. Oblat, zakonnik, był proboszczem. No i w tak barbarzyński sposób został zamordowany. Po wojnie trzeba powiedzieć, że niektórzy księża, którzy ocaleli, nie wyjechali z tych terenów, a pozostali, żeby być dalej opiekunami tych garstek Polaków, które pozostały. To jest ksiądz Jan Cieński. Nawiasem mówiąc, jego siostrzeniec był współzałożycielem naszej fundacji, Stanisław Pruszyński. Później on był, ten ksiądz był konspiracji konsekrowany na biskupa i przez cały czas Związku Radzieckiego udzielał sakramentów świętych. Jaka jest pamięć o krwawej niedzieli? Od kilku lat, w drugą niedzielę lipca, na mocy specjalnego dekretu papieża Benedykta XVI w Łódzku, w katedrze, odprawiana jest msza żałobna, przypominająca mszę zaduszkową. Zobaczcie, że księża są ubrani w czarnych kolorach. Te krzyże, które stoją, to są pamiątki po spalonych kościołach. I krwawa niedziela, 11 lipca, jest symbolem tego ludobójstwa. I dlatego nasze stowarzyszenia, mówię, potomków pomordowanych, organizują główne uroczystości w niedzielę albo w dzień sam 11 lipca. Tutaj, gdzie składam kwiaty, to jest mogiła 150 Polaków, to jest wieś rodzinna moich dziadków, wymordowano ich w nocy. Tutaj widzimy, na tym krzyżu nie ma żadnych oznaczeń. To jest klasztor ojców karmelitów, Kokrzemieńca, Wiśniowiec. Tutaj wymordowano 450 Polaków, także zakonników. Nikt tego nie remontuje, to się wali, jedynie przyjeżdżają grupy tutaj pielgrzymów, zapalają znicze. W tych dołach pod kościołem, w piwnicach, ci ludzie są pochowani. Zamordowano także księży i braci zakonu. To jest kościół ojców dominikanów pod kamień. Zdjęcie robiłem parę lat temu. Tej wieży już nie ma, która tutaj stoi. Piękne sanktuarium na wzór Częstochowy. Rozwaliła się z powodu braku konserwowania. A to jest wnętrze. Proszę zobaczyć jeszcze wypalone ściany, ślady po kulach.
O, tutaj można nawet te kule wydłubać. Jeszcze do dzisiaj jest takie powiedzenie, że jak ludzie milczeć będą, to kamienie wołać będą. No to zdjęcie idealnie to pokazuje. Nie wszystkie klasztory były zaatakowane, bo Polacy generalnie chronili się w klasztorach, w kościołach murowanych. To jest słynny klasztor w Berdyczowie, bo to już jest centralna Ukraina. Ludobójstwo było tylko do rzeki Zbrucz. Sąd nie upał już, nie poszły bardziej na wschód. Dzięki temu ludzie ocaleli. Tu tylko dodam, że Berdyczów jest znany z dwóch rzeczy. Jest takie powiedzenie, pisz na Berdyczów. Znacie Państwo takie? Jak nasza poczta kochana nie dochodzi, tam ktoś do kogoś pisze, pisz na Berdyczów. Dlaczego? Bo to było na kresach. Pisano do Berdyczowa, albo dochodził po roku, albo w ogóle nie dochodził ten list. I tak się utarło, mówi, pisz na Berdyczów, czyli do nikąd. A również znane miasto jest ze słynnego, no takiego XIX-wiecznej miłości wielkiej arystokratki polskiej Eweliny Hańskiej do francuskiego pisarza Honoré Balzaca. Zrobię taką dygresję tylko, bo kresy to też piękna kultura. Był taki film Wielka Miłość Balzaca. Oni się nie znali, korespondowali ze sobą. No dzisiaj ludzie się też nie znają, przez internet się poznają i po tygodniu biorą ślub. No, ale to wtedy tak nie było szybko. Przez kilka lat ona pisała, wymieniali te listy. Balzac był biedny jak mysz kościelna, znaczy przetracił wszystkie pieniądze. Ona była bardzo zamożna. Jak owdowiała, to zgodnie ze zwyczajem polskim ślub musiał się odbyć w kościele Panny Młodej, w Berdyczowie. No i Balzac pojechał do tego Berdyczowa i napisał, że jedzie do Berdyczowa, który leży tak daleko jak Chiny. No nie do końca tak daleko, ale dla niego jako Paryżanina to było bardzo daleko. Zresztą on zmarł niedługo po tym ślubie, ale się rzeczywiście ożenił. Bardzo piękny taki epizod historii kresu. No przejdziemy jednak dalej do tych smutnych spraw. To jest tablica upamiętająca tą wieś rodzinną moich dziadków, Korościatynko Monasterzys, ofiar ludobójstwa dokonanego przez OUN UPA. Ja tego przypomnę jeszcze raz. OUN, Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, czyli Stepan Bandera, czyli banderowcy, i UPA, czyli Roman Szuchewicz. Ale to są wszystko tablice zamontowane najczęściej na Dolnym Śląsku czy w innych miastach, gdzie żyją potomkowie. To są zdjęcia z zeszłego roku. To jest niektóre wsie, odbywa się ekshumacja, bo w wielu wypadkach do dzisiaj nie wiemy, ile ludzi zginęło. Bo oblicza się od 150 do 250 tysięcy, ale to szacunkowe. Groby katyńskie wszystkie odkopano, policzono, teraz Bykownia pod Kijowem. Natomiast tutaj doprowadzono, tu wymordowano mieszkańców dwóch wsi, Ostrówki, Wola Ostrowiecka, to jest 1058 osób. Jest świetna książka Leona Popka, wnuka jednego zamordowanych, pod tytułem Ostrówki, Ludobójstwo Wołyńskie. I tak właśnie na tych płachtach rozciągane są kości. Proszę zwrócić uwagę, tu na lewą stronę to są wszystko czaszki dziecięce. Tych ludzi wypędzano do lasu, do jarów, bo tam takiej rozpadliny jary, zabijano siekierami, widłami, jakimiś drągami, wrzucano do tych dołów. Wsie są zrównane z ziemią. Trwa teraz akcja stawiania krzyży na miejscu tych wsi, których nie ma. Robią to zresztą społecznie ludzie. Specjalnie sami z własnych pieniędzy fundują te krzyże. Muszę powiedzieć, przy życzliwości tamtejszych mieszkańców. Wcale oni nie są tacy nienawistni w stosunku do Polaków. Na górze to jest w ogóle inna ludność już, która napłynęła. I ten krzyż tylko oznacza, że tu kiedyś w ogóle był wieś. To jest Huta Pieniacka. SS Galicjem wymordowała też wiele wsi, te pułki policyjne. Kościół zburzono. Teraz te kamienie ustawiono, to są narzutowe, bo wsi nie ma śladu, drogi nawet dojazdowej do tej wsi nie ma. To jest łąka. Są ustawione, gdzie był apsyda kościoła, a krzyż jest postawiony w miejscu, gdzie był ołtarz główny. A to jest właśnie też Korościatyn. Tam widzieliście Państwo, że ja stawiałem kwiaty pod drewnianym krzyżem, ale 3 lata temu, trzeba przyznać, dzięki
życzliwości też tych ludzi tamtejszych, tam są na ogół Łemkowie z Podkarpacia przesiedleni. Zgodzono się na to, żeby krzyż był murowany, wypisano imiona i nazwiska. Jednej rzeczy, czego nie wolno, kto zabił, bo to jest zakazane. Także społeczność ormiańska, to jest moja parafia w Gliwicach. Krzyż ormiański, pięknie zdobiony. To jest biskup ormiański z Lwowa. Ekumenicznie, bo Ormianie są, część jest katolikami, tak jak ja, część jest do Kościoła Narodowego, ale tu było ekumenicznie. Krzyż upamiętnia dwie zbrodnie na Ormianach. Pierwsza to jest wspomniane przeze mnie ludobójstwo w Turcji, to jest 1,5 miliona, to jest pierwsze ludobójstwo w wieku XX i tych Ormian, którzy tak jak Polacy zostali zabici już nie w Turcji, tylko na Kresach Wschodnich przez banderowców. Zdjęcia ze współczesnego Lwowa, śmierć Lachom, no, niewiele się zmieniło, to jest pomnik pomordowanych profesorów lwowskich. Swastyka wielokrotnie zbezczeszczona. Gdyby taką swastykę ktoś tu namalował w jakimś mieście na ambasadzie, na cmentarzu żydowskim, czy żołnierzy radzieckich, od razu by, czy to właśnie ambasada Izraela, czy Rosji, od razu by protestowała. Krzyk był. Gazeta Wyborcza na pierwszą stronę. Polacy antysemici. Ale tutaj się maluje swastyki na tych krzyżach, znaczy na pomnikach. Nie ma na to reakcji. Natomiast jest pełna gloryfikacja. To jest zdjęcie sprzed 2 lat. Stepan Bandera przy kościele świętej Elżbiety dawnym. Wspaniały panteon wybudowany, ogromny. To jest dopiero początek, bo on tu ma mieć 12 swoich tych tam komendantów. To będzie jak Pan Jezus z 12 apostołami tu stał. Zobaczcie czerwono-czarne flagi, mundury wojskowe, a więc wsparcie ze strony władz obecnych. Jeszcze jedną ciekawostkę powiem. Nie wiem, czy on stoi na tak zwanym dziale wodnym, ten pomnik. Dlaczego? Bo we Lwowie idzie poprzek, w Lwowie na wzgórzach. Na jednym wzgórzu, gdzie stoi ten kościół, gdzie oni tak sobie wybrali tego banderę, jak pada deszcz, to w lewą stronę spływa to do Morza Czarnego, a w drugą stronę spływa do Bałtyku. No więc sobie tak symbolicznie wybrali to miejsce. No i tutaj Stepan Bandera, podobny do Lenina. Mnie zawsze to dziwi, że on chyba ten sam artysta to projektował to przedtem Lenina. No i niestety obecnie duchowni grecko-katolicy. To jest przykre, bo mój pradziadek był księdzem grecko-katolickim. Że oni się tak zaangażowali znowu w ten popieranie nacjonalizmu. No tutaj czerwono-czarne flagi faszystowskie i święcą pomnik Bandery. Zresztą jeden z tych arcybiskupów, Ihor Wojska, mówił, że Bandera to jest wzór do naśladowania. A z kim walczył? Z polskimi okupantami. To jest też pomnik Bandery. We Lwowie 5 lat temu wyruszył tutaj rajd czerwono-czarne flagi, Kongres Nacjonalistów Ukraińskich do Polski. Ściślej mówiąc, jechali na grób Bandery, bo Bandera został zamordowany w Monachium przez agentów KGB, tam jest pochowany. Ta młodzież dostała czerwono-czarne koszulki tutaj z tyłu. O, tutaj dokładnie widać banderowskie jeszcze tutaj emblemat. Żeby przejechać przez Polskę, mieli jechać przez Przemyśl, Wilcze, Sanok, Kraków, Czechy do Monachium, żeby sławić zdrowy tryb życia Bandery, bo Bandera był skautem i ponoć nie palił i nie pił alkoholu. Ja wtedy napisałem, jeszcze pisałem wtedy do Gazety Polskiej taki felieton, że byłem wiele razy na Ukrainie mężczyznę, który nie pije alkoholu, nie spotkałem, no ale widocznie Bandera taki heroj. I napisałem też, że znam innego bohatera europejskiego, który nie pił, nie palił, nie jadł mięsa, a nazywał się Adolf Hitler. Tak, właśnie.